Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Pośle Sprawozdawco. Bardzo dziękuję za zreferowanie przebiegu posiedzenia komisji w tej części, w której niestety nie mogłem brać udziału. A to, co pan zrelacjonował, pan poseł, trochę zmieniło moje nastawienie do całej kwestii i w jakiejś części przywróciło wiarę w stanowisko Sejmu. Nie, żebym się łudził, pani marszałek i Wysoka Izbo, co do ostatecznego głosowania. Nie mam specjalnych złudzeń politycznych już od 40 kilku lat. Nie mam go także w związku z przebiegiem wydarzeń w ciągu ostatnich 31 miesięcy. A w związku z tym przyjmuję do wiadomości, iż decyzje będą podejmowane w ramach pewnego układu politycznego i pewnej determinacji, żeby za wszelką cenę, nawet za cenę uczciwości, honoru, sprawiedliwości, prawdy, wykazać, że stan spraw społecznych dzisiaj w Polsce mierzony będzie i mierzony jest tym poziomem, który prezentuje pan Marek Dochnal. Oczywiście nie tylko on. To nie jest nic nowego. A ta gama, zespół ludzi, którzy dyktują normy moralne dzisiaj w Polsce, którzy dyktują etykę w biznesie, w polityce zagranicznej, w stosunku do pracobiorców, w etyce zawodowej, a także w Sejmie. Ten poziom znamy nie tylko z debat sejmowych, bo tutaj czasami jeszcze przebija się głos tradycyjnej, nie chrześcijańskiej tylko, po prostu ogólnoludzkiej, po prostu naturalnej etyki i uczciwości. Ale już w relacjach społecznych wygląda to zupełnie inaczej. Dlatego też powiadam, wielkich złudzeń w tej materii nie mam, ale sądzę jednak, bardzo się długo nad tym zastanawiałem, że nie zrzeknę się immunitetu i będę prosił pana posła, państwa, moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości także, o podjęcie decyzji w formie głosowania. Ono ma tę zaletę w polskim Sejmie, że jest imienne i pozostaje. I będzie przyczynkiem, oczywiście nie najważniejszym, tutaj działy się w ciągu 31 ostatnich miesięcy rzeczy tysiąckrotnie straszniejsze i poważniejsze. Nieporównanie. Takie, które przejdą do historii narodu polskiego. To będzie tylko malutkim przyczynkiem, ale będzie. I dlatego też sądzę, że będzie dobrze, może słowo chcę nie jest tu właściwe, ale będę prosił Wysoką Izbę, by opowiedziała się, czy w Polsce ma funkcjonować etyka wywiedziona, no właśnie z tego środowiska, które reprezentuje pan Marek Dochnal, z pewnością bardzo zacny człowiek, człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczamy, będziemy o tym jeszcze mówili, jest bardzo bogata lista jego spotkań, jego towarzyskich, biznesowych i innych relacji, stosunków.
Część z nich, bardzo skrótową, żeby nie męczyć pani marszałek i żeby nie zajmować czasu Wysokiej Izbie, postaram się tutaj, jak mówię, skrótowo zaprezentować. A więc czy będzie wyznaczała etykę Sejmu ten sposób działania, który prezentuje środowisko pana Marka Dochnala, to właśnie bardzo zacne i któremu tak wiele zawdzięczamy w polskim biznesie, w polskiej polityce, w polskim życiu. Czy też jednak Sejm, przynajmniej Sejm, jeżeli już nie całe polskie życie społeczne, no ale jest pewna hierarchia. Sejm, który często jest posponowany, który często jest pomiatany, który często się w najróżnorodniejszy sposób deprecjonuje. Dla mojego pokolenia, dla pokolenia, które trochę zrobiło, znowu nie najwięcej. W porównaniu z poświęceniem naszych rodziców, to jest w ogóle rzecz, można by nawet powiedzieć, zaniedbywalna, ale jednak trochę zrobiło, żeby on w ogóle istniał. Żeby w miejsce zespołu ludzi, którzy wchodzili tutaj z nominacji sowieckiej, żeby w miejsce tego, co nazywano Sejmem PRL-u, a co nie miało nic wspólnego ani z polskością, ani z państwowością, ani z niepodległością, lecz było narzędziem działania rosyjskiej, przepraszam, radzieckiej agentury, żeby w to miejsce był rzeczywiście organ reprezentujący naród. I przy wszystkich różnicach, brutalnych, ostrych, dramatycznych, stanowił wolę narodu. Otóż to działanie w jakimś sensie, w jakimś zakresie zaowocowało tym, że możemy tutaj siedzieć. I dla szacunku, dla tamtego wysiłku, ciągle mam nadzieję i zrobię wszystko, co możliwe, by stawiać każdemu z Państwa, każdemu z Was, bez względu na to, z jakiej jesteście formacji, jakiej partii i jakie mieliście korzenie, bo przecież nie zawsze odpowiadacie za swoje korzenie. I nie zawsze odpowiadacie za swoich liderów. A już na pewno nie odpowiadacie za złe rzeczy, jakie oni robią czy mówią. A więc będę stawiał wam zawsze przed oczy ten punkt odniesienia. Honor Polski niepodległej. Etykę Polaka. Etykę polską. I dlatego będę prosił także właśnie, by Sejm podjął tę decyzję w głosowaniu. Powtarzam raz jeszcze, nie uważam tego za rzecz najważniejszą na świecie, ale przyczynek istotny. W samej sprawie merytorycznej mogę powiedzieć, czy chciałbym prosić panią marszałek o umożliwienie mi powiedzenia kilku rzeczy następujących. Jest oczywiście nieprawdą, iż w jakimkolwiek wystąpieniu pomówiłem pana Marka Dochnala o współpracę ze służbami sowieckimi, radzieckimi czy rosyjskimi. Nic takiego nie miało miejsca. Za chwileczkę odczytam fragment, który jest przez pana Dochnala tutaj przedstawiony jako inkryminowany i mi zarzucany. I zobaczycie państwo, że nie ma tam ani słowa na ten temat. Ale w materiałach tej sprawy i owszem, występuje dokument Urzędu Ochrony Państwa, który to expressis verbis stwierdza. To nie mój dokument. Ja w tej sprawie nie zawierałem dotychczas ani publicznie, ani prywatnie, ani w żaden inny sposób zdania, ale taki dokument istnieje i był przywoływany publicznie przez znaną pani marszałek i zwłaszcza lewej i Platformy Obywatelskiej stronie. To się nazywa, o ile się nie mylę, Gazeta Wyborcza. A autorem artykułu, w którym cytowany jest ten dokument, jest pan Czuchnowski. Będę go za chwileczkę, w odpowiednim momencie,
cytował. Powtarzam jeszcze raz, w mojej wypowiedzi takiego odwołania nie było. A co zaś było? Ano, przywołuje pan Zawadzki, adwokat, w imieniu pana Marka Dochnala, że w audycji, jednej z audycji telewizyjnych powiedziałem, że pan Dochnal został stworzony przez generała Gromosława, który stworzył, czy też przykrył i dał możliwość funkcjonowania spółce Proks. Pan Gromosław Czempiński, w domyśle, dał możliwość funkcjonowania spółce Proks. Stworzył im możliwość kontaktów z panem Putinem. To on umożliwił później wielką karierę Dochnala, pana Fogla, całej tej siatki, która tak zaowocowała aresztowaniami, które miały dziś, tutaj jest niedokończone, być może miejsce, a może inne słowo, niestety nie wiadomo jakie. I pana Siergieja Gawriłowa, który tutaj mógł zupełnie bezkarnie działać na terenie Polski, dopóki nie został wydalony pod koniec lat 90. i penetrować polski system bezpieczeństwa. Tak wyglądają słowa, które wypowiedziałem. Jak państwo widzicie, nie ma tam ani słowa o współpracy pana Dochnala ze służbami rosyjskimi. I jest pytanie, czy takie sformułowanie, które tutaj zostały przytoczone, może naruszać dobre imię, może naruszać interesy, może wypełniać znamiona artykułu 212 kodeksu karnego. A ja w tej sprawie chcę powiedzieć rzecz następującą. Otóż reprezentuję tutaj zdanie, które wypowiedział kiedyś świętej pamięci ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w jednym ze swoich kazań świętokrzyskich. Większość z państwa nie ma szans tego pamiętać z racji wieku. Mnie się tak zdarzyło, że miałem zaszczyt na tych kazaniach być. Wtedy, kiedy debatowano publicznie, bo w Sejmie to było niemożliwe, czy też w tym organie, który się nazywał Sejmem, nie było możliwe, nad propozycją Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nad dyktatem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, by podporządkować już formalnie, ustawowo, konstytucyjnie Polskę władzy sowieckiej. W ramach ówczesnych zmian konstytucyjnych także ograniczono prawa obywatelskie. I mówił wtedy ksiądz kardynał w kościele Świętego Krzyża, tak, nawet ten pijak, który leży pod płotem i może nie mieć świadomości, też ma swoją godność ludzką, która jest niezbywalna. Reprezentuje właśnie takie stanowisko. Tym bardziej oczywiście ma swoją godność niezbywalną. Pan Marek Dochnal. Ale Wysoki Sejmie, Sejm i posłowie, podobnie Senat i senatorzy, też mają swoją godność, a dokładniej swoje obowiązki, które im zostały poruczone przez naród. Nie ma już, jak wiadomo, instrukcji poselskich, które były w I Rzeczypospolitej. Jesteśmy, bez względu na to, kto nas wybrał, posłami reprezentującymi cały naród, a nie tylko określoną grupę, czy określone środowisko, czy określony obszar, teren. I mamy obowiązek strzec interesów całego narodu. Po to jest immunitet. Nie po to, żeby nam było miło, sympatycznie i przyjemnie. Nie po to, żeby załatwiać prywatne interesy. Nie po to, żeby kraść. Nie po to, żeby nadużywać różnorodnych przywilejów władzy. Nie po to, żeby za bezkarnie, za nic sprzedawać, wyprzedawać majątek narodowy. Nie po to. Tylko po to, żeby bronić najsłabszych. Po to, żeby bronić interesu narodowego. Po to, żeby móc mówić to, czego boją się mówić
ci, których reprezentujemy, bo wszyscy ci państwo, którzy jesteście posłami, nie z Mokotowa, Ochoty, z całym szacunkiem dla mojego rodzinnego miasta, które kocham miłością pierwszą i najgłębszą, nie z wielkich miast, ale z miast 10, 20, 50 tysięcznych, ze wsi. Tam ludzie po prostu się boją. Tam dla ludzi władza aparatu urzędowego jest władzą bezwzględną, która ich dominuje i która sprawia, że nie są w stanie wiązać końca z końcem, a najczęściej nie są w stanie także obronić własnych rodzin. Otóż my mamy po to immunitet, by móc walczyć o ich interesy. Oczywiście, ta walka często bywa mało skuteczna. Często bywa tak, że ogranicza się ona do słów. Bardzo często bywa tak, że ten aparat, wyrosły jeszcze z okresu komunistycznego, ten aparat, który uwłaszczył się na mieniu narodowym, ten aparat, który podszyty jest najczęściej ludźmi z dawnych służb specjalnych, specjalnie na te słowa nie zważa. Tak bywa. Ale czasem, raz na 10 lat, w jakiejś jednej czy dwóch sprawach uda się nie tylko powiedzieć prawdę, ale nawet ją obronić. I po to warto być posłem. I po to warto, żeby był immunitet. I po to warto stanąć teraz przed państwem, wysłuchiwać różnorodnych komentarzy, wysłuchiwać także później różnych oskarżeń. Po to warto być Polakiem i polskim politykiem. Właśnie po to. I dlatego, Wysoki Sejmie, uważałem i nadal uważam, i nie sądzę, bym zmienił to zdanie na skutek wydarzeń, jakie nastąpią, że obowiązkiem każdego posła jest mówienie publicznie prawdy na temat nieprawidłowości, z jakimi mamy w Polsce do czynienia. To jest jego pierwszym obowiązkiem. Kim jest, i dlatego właśnie powiedziałem to, co powiedziałem, kim jest pan Marek Dochnal? To miły, sympatyczny, znany powszechnie człowiek, gra w polo, miał drużynę polo nawet. Jest bliskim znajomym wybitnych ludzi i obracał, nie wiem jak jest teraz, mam nadzieję, że mu się powodzi, i obracał bardzo dużymi finansami. No ale tak się zdarzyło, że w ramach obracania tymi pieniędzmi, tymi finansami, obracał nimi tak, że korumpował posłów, polityków, a także inne organy władzy. I co więcej, już nie będę mówił o panu pośle Pęczaku, przewodniczącym Komisji Kontroli Sejmu Rzeczpospolitej, no, który został skazany właśnie za te relacje z panem Dochnalem na karę więzienia. No ale tak się też złożyło, że za korupcję właśnie, że za korupcję w tym roku, w roku 2012, po wieloletnim procesie, pan Marek Dochnal został skazany na 2 lata i 10 miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 450 tysięcy złotych. To jest wyrok pierwszej instancji, który zapadł po wielu latach procesowania się, w którym nie ma cienia wątpliwości, iż siły, które działały na rzecz obrony pana Marka Dochnala, miały naprawdę duże możliwości. Duże możliwości, a prokuratura wielokrotnie borykała się z przeciwnościami i ostatecznie uznała za sukces ten właśnie wyrok.
czy ten wyrok nam coś mówi, czy on nic nie mówi. Czy z tego wyroku wynika cokolwiek na temat pana Marka Dochnala, czy też nie wynika. To pozostawiam do oceny Wysokiej Izby. Dalej będę przytaczał słowa samego pana Marka Dochnala. Bowiem, jak państwo zauważyliście z tego, co przeczytałem, moje sformułowania, które wobec niego zostały użyte, dotyczą dwóch kwestii. Kwestia numer jeden to jest rola pana Gromosława Czempińskiego w biznesowej karierze pana Marka Dochnala. Stwierdziłem, co podtrzymuję, że była ona istotna, że była ona bardzo duża, że bez tej roli rozwój tej kariery zapewne wyglądałby zupełnie inaczej. Czy to jest stwierdzenie, które uwłacza człowiekowi skazanemu za korupcję? No może tak. Może rzeczywiście to uwłacza. Ale czy to jest stwierdzenie, które może, tak jak mówi artykuł 212, zagrozić jego pozycji zawodowej? Czy stwierdzenie o tym, że miał wsparcie pana Gromosława Czempińskiego w swojej karierze biznesowej, może utrudnić mu jego rolę, jego miejsce, jego dalsze funkcjonowanie w karierze biznesowej? Czy może utrudnić takie funkcjonowanie człowiekowi, który został skazany za korupcję? Może tak. Może tak. Jeżeli mamy kochających inaczej, to mamy także myślących inaczej i w tej sytuacji mnie tylko pozostaje, że tak powiem, skłonić głowę przed tak szczególnym myśleniem. Mówię o tym, pani marszałek, Wysoka Izbo, bo mam takie wrażenie, nie tylko przez obserwację codzienną, ale także ze względu na stanowisko wielu z posłów i posłanek i posłów, że tutaj w ogóle nie chodzi o pana Marka Dochnala. I tutaj w ogóle nie chodzi o artykuł 212. Rzecz tutaj w ogóle nie dotyczy czyjegokolwiek zniesławienia czy działania na szkodę kogokolwiek. W ogóle nie o to chodzi. Za to być może chodzi o to, żeby zademonstrować właśnie ten stosunek do moralności publicznej, żeby pokazać całej Polsce, jakie normy będą obowiązywały, co będzie nagradzane w Polsce, a co w Polsce będzie karane, jak należy postępować w życiu publicznym, a jak postępować nie wolno. To jest, myślę, istotą tego problemu, przed którym Wysoka Izba, głosując, odnosząc się do tego problemu, stanie. Kariera życiowa, dorobek życiowy pana Marka Dochnala jest długi. Nie będę go całego tutaj streszczał, żeby Wysokiej Izby nie zanudzać. W różnorodnych materiałach sięga się jeszcze do roku 1990, gdy pan Dochnal był asystentem stażystą zatrudnionym w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i gdy stanął przed Komisją Dyscyplinarną dla nauczycieli akademickich. To są stare dzieje nas tutaj niedotyczące i przed którymi zapewne, które zapewne będą przedmiotem dyskusji w sądzie. Za to tutaj ważniejsze jest to, co się zaczęło w roku 1991. Znowu tylko starsi z państwa mogą tamten czas pamiętać, ale są tacy, którzy pamiętają firmę Proxy. I są tacy, którzy pamiętają rząd pana Czesława Bieleckiego i funkcjonującą wówczas, przepraszam bardzo, Jana Krzysztofa Bieleckiego, bardzo Sławka Bieleckiego, czyli Czesława Bieleckiego, za tę pomyłkę naprawdę serdecznie
przepraszam. Oczywiście mówię o panu premierze Janie Krzysztofie Bieleckim. Przy panu Czesławie Bieleckim coś takiego, o czym będę za chwilę mówił, mieć miejsca by w żadnym wypadku nie mogło. Dlatego raz go jeszcze za tę mimowolną pomyłkę przepraszam. Mowa o panu premierze Janie Krzysztofie Bieleckim, mowa o Kongresie Liberalnym Demokratycznym i mowa o reprezentacji parlamentarnej oczywiście tego kongresu, tegoż ugrupowania. Otóż wtedy powstała firma o nazwie Proxy. Tej firmie Proxy za sprawą pani minister Bochniarz, po dzień dzisiejszy czynną w biznesie, w życiu publicznym, kandydowała w swoim czasie do najwyższych stanowisk, a więc za jej sprawą i za sprawą tamtejszego rządu powierzono nieznanej spółce Proxy, powierzono zadanie zweryfikowania, sprawdzenia polskiego systemu, polskiej struktury obronnej, polskiego systemu gospodarki obronnej. Miałem zaszczyt w tym czasie być ministrem spraw wewnętrznych. I właśnie wtedy, gdy zostałem w grudniu 1991 roku ministrem spraw wewnętrznych, doszła do mnie informacja, że oto w przemyśle obronnym, a zwłaszcza w fabrykach tego przemysłu, w polskich zakładach gospodarczych przemysłowych zajmujących się zbrojeniówką, działa firma Proxy. I że niestety tak się złożyło, że działa ona nie posiadając zezwolenia na dostęp do informacji niejawnej, ale ktoś sprawia, że ona może funkcjonować, ale ktoś jej gwarantuje możliwość dostępu do tajemnic państwowych, ale ktoś ma nad nią opiekuńczą rękę. Potem jeszcze okazało się, że wynagrodzenie, jakie ta firma otrzymała za materiał, jaki miała sporządzić z analizy polskiego przemysłu zbrojeniowego, przekraczał wszelkie dopuszczalne granice. Tak przynajmniej twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Oczywiście Najwyższa Izba Kontroli tamtego okresu też może być uznana za równie stronniczą, jak być może uznacie państwo moje w tej materii stanowisko. Podobnie można uznać za stronniczą ówczesną prasę, a także stanowisko pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego, który publicznie oskarżył Proxy o powiązania z różnymi niejasnymi strukturami. Służby specjalne wówczas uważały, że możliwość penetracji polskiego przemysłu zbrojeniowego przez firmę, w której pracowali ludzie, co do których nie było jasności, czy nie mają związków z zewnętrznymi służbami specjalnymi. Akurat nie chodziło o rosyjskie, żeby było jasne, tylko zupełnie innego kierunku. Jest niewłaściwe, że prawo jest prawem, a bezpieczeństwo bezpieczeństwem. I chociaż rzeczywiście kryzys zbrojeniówki był bezsporny, to nie znaczy jeszcze, żeby wydawał oceny na temat tego przemysłu i miał dostęp do wszystkich tajemnic tego przemysłu. Miała dostęp firma, która nie ma certyfikatu dostępu do informacji niejawnej, a której urzędnicy są podejrzewani przez służby specjalne o pracę dla obcych wywiadów. Nie określam strony, powtarzam, nie chodziło akurat w tym wypadku o wywiad rosyjski. Gdy zostałem ministrem spraw wewnętrznych, rozpoznałem tę sytuację, wyciągnąłem z tego konsekwencje. Urzędnicy, którzy tolerowali to, zostali usunięci. Niestety nie wiedziałem, że wtedy jeszcze. O tym się dowiedziałem dużo później z zeznań pana Dochnala złożonych przed komisją orlenowską, w której miałem zaszczyt brać udział, że tą osobą, którą wówczas poznał pan Dochnal i dzięki której te działania były możliwe, był
ówczesny zastępca szefa wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, długoletni, zasłużony i bardzo szanowany z pewnością funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, pan Gromosław Czempiński. Z tym panem była swego czasu taka wymiana zdań, ponieważ on podkreślał, i słusznie oczywiście, że jest generałem mianowanym przez niepodległą Rzeczpospolitą. Ja przypomniałem mu także, że poza tym wydawał ludzi i między innymi składał donosy na pana, na księdza kardynała Karola Wojtyłę, co jest udokumentowane. Mówię o tym nie dlatego, żeby coś brzydkiego powiedzieć o tym szanowanym, miłym, sympatycznym, inteligentnym, choć znowu stojącym pod oskarżeniem prokuratury, funkcjonariuszu Służby Bezpieczeństwa, a później Urzędu Ochrony Państwa, jakim jest pan Gromosław Czempiński, tylko żeby pokazać Wysokiej Izbie, w jakim to się działo wszystko, w jakiej to się działo atmosferze. A więc właśnie, jak mówi pan Dochnal w swoich zeznaniach przed komisją orlenowską, to poznał wówczas pana Czempińskiego i pan Czempiński mu umożliwił później funkcjonowanie, tak jak całej firmie Proxy. Ta firma zresztą nie poprzestała na penetracji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Również zajęła się rynkiem rosyjskim. I znowu, jeżeli pozwoli Wysoka Izba, przywołam tutaj relację samego pana Marka Dochnala, bo to ona jest tutaj niesłychanie istotna w tej materii, jako człowieka bezpośrednio zainteresowanego. Pan Dochnal mówi, że wtedy na przełomie 92-93 roku miał zaszczyt poznać urzędnika, jednego z urzędników w magistracie petersburskim, nazywał się ten urzędnik Putin. I dzięki właśnie znajomościom z panem Putinem poznał szersze grono ludzi. To są zeznania pana Dochnala złożone 5 marca 2005 roku. To szersze grono ludzi, które on wymienił, to pan Chodorkowski, to pan Olek Deripaska, to pan Bierzowski, to pan Bławatnik, to pan Ałganow. A jak łatwo państwo zauważycie, wśród tego szacownego i niewątpliwie godnego najwyższego szacunku grona znajdują się także ludzie, którzy pracowali kiedyś w rosyjskich służbach specjalnych, a nawet i pracowali później. Sam pan Dochnal mówi, ja ich traktowałem raczej jako ludzi Kremla, ale dopytany przez pana Konstantego Miodowicza, też przecież bardzo szanownego i znającego tę problematykę świetnie, posła Platformy Obywatelskiej, a wiem to z czasów właśnie 91-92, gdy jako szef kontrwywiadu miał olbrzymie kłopoty podlegający ministrowi spraw wewnętrznych, miał olbrzymie kłopoty z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, którzy psikusy mu robili, wyśmiewali go, mówili, że jest niekompetentny, a to przecież wszystko nieprawda. To wszystko jest nieprawda i on dopytał pana Dochnala w sprawie jego znajomości i Dochnal przyznał, no tak, to są ludzie Kremla, ale tak naprawdę ludzie służb specjalnych. Mówię o tym tylko dlatego, że problematyka służb specjalnych została poruszona przez pana posła, chociaż nie była poruszana przeze mnie. Powtarzam, nie była poruszana przeze mnie w żaden sposób. Wśród tych ludzi są także tacy, których organa ścigania uważają za przestępców. No ale to już jest inna materia. Ponieważ jednak ta kwestia jest niesłychanie istotna, to przypomnijmy, że po firmie Proxy pan Dochnal zaangażował się w firmę Bank Leonard i kupił akcje tego banku, a następnie odsprzedał je panu Gawriłowowi. Pan Siergiej Gawriłow został uznany niestety kilka lat później przez polskie służby specjalne pod kierownictwem wtedy ministra koordynatora
za rosyjskiego agenta i to jeszcze do tego wywiadu wojskowego, to GRU się nazywa, nie wiem, czy Wysoka Izba sobie zdaje sprawę, nie ma zmiany, o ile FSB jest nową nazwą KGB, prawda, a później, a przedtem jeszcze NKWD, to GRU jest tą służbą, która od początku istnienia Związku Sowieckiego po dzień dzisiejszy utrzymała kadry, nazwę i sposób działania. I sposób działania, Wysoka Izbo. Polacy o tym muszą zawsze pamiętać. Jeżeli Polak zapomina, co zrobiło GRU, to powinien się bardzo głęboko zastanowić nad tym, jak się zachowuje, co robi i kim jest. Bo GRU nie jest zwykłą służbą i nigdy nie było zwykłą służbą, zwłaszcza dla Polski. Otóż pan Gawriłow, tak się złożyło, że został uznany właśnie za agenta GRU, kupił akcję banku Leonard od pana Dochnala, a następnie kupił także udziały w jego nowo powstałej, założonej firmie, która się nazywa po dzień dzisiejszy Larchmont Capital. Kupił te akcje i stał się udziałowcem w obu wypadkach. W obu wypadkach, jak twierdzi pan Dochnal w swoich zeznaniach, na wszystkich tych operacjach zarobił naprawdę dobre pieniądze pan Gawriłow i nie powinien na to narzekać. Twierdzi także, że w jego sejfie, w jego domu jest świadectwo tego, iż za 100 tysięcy dolarów zostały te akcje sprzedane. Czy był ten dokument w sejfie, czy nie? Ja nie widziałem, nie oglądałem. Tak zeznawał 5 marca pan Dochnal. Mówię o tym dlatego, że wydaje się, że pewien krąg znajomych został zdefiniowany przez niego w sposób wystarczający. Wystarczający. Jeżeli chodzi z kolei o znajomość z panem Ałganowem, to pan Dochnal w swoich zeznaniach podkreśla szczególną rolę niejakiego Jarosława Drozda, swojego przedstawiciela na Rosję, przedstawiciela swojej firmy Larchmont Capital na Rosję. Poprzez Jarosława Drozda miał poznać pana Ałganowa, no i zawiązał z nim tak bliskie stosunki, Wysoka Izbo, tak bliskie stosunki, że już zaraz to Wysokiej Izbie przedstawię, że właśnie gazeta, jedna z gazet o idącym w setkach tysięcy egzemplarzy nakładzie, a uznała za stosowne napisać tak. ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest artykuł, Wysoka Izbo, z 1 kwietnia 2005 roku. ABW sporządziła opinię i tutaj cytat z tej opinii. Opinii ABW, tak twierdzi ta gazeta. Analizując pozycje i dotarcia, jakie posiadał Jarosław Drozd, niewykluczone, że powiązany jest on z rosyjskimi służbami specjalnymi, które za jego pośrednictwem kontrolowały poczynania Marka Dochnala. To Jarosław Drozd nakreśla Markowi Dochnalowi kierunki działania, przekazuje informacje, umawia spotkania i za pośrednictwem Marka Dochnala realizuje działania biznesowe zbieżne ze strategicznymi interesami Federacji Rosyjskiej. Tak twierdzi notatka ABW cytowana w tej gazecie. Ja wtedy nie nadzorowałem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byłem skromnym posłem Sejmu Rzeczpospolitej, który w ramach Komisji Orlenowskiej przesłuchując tych ludzi, wysłuchiwał ich relacji. I mówię to nie dlatego, żeby oskarżać pana Dochnala na podstawie tego dokumentu, że miał jakieś związki z rosyjskim wywiadem, tylko żeby potwierdzić moje sformułowanie, którego użyłem wówczas w tamtym programie, że istniała pewna sieć powiązań. W ramach tej sieci powiązań występował pan Ałganow, występował pan Drozd, występował pan Gawriłow, występowali także inni ludzie. Otóż kto to są ci inni ludzie?
No, wśród tych innych ludzi warto przypomnieć człowieka, który odgrywał pośrednio, ale w Sejmie pewną rolę. Myślę o panu Foglu. Może lepiej powiedzieć panu Filipczyńskim. Może lepiej powiedzieć panu Filipczyńskim, bo pod takim nazwiskiem się urodził i pod takim nazwiskiem spędził pierwszą część, zresztą tragiczną, a nawet dramatyczną swojego życia, bo jak Wysoka Izba może słyszała, zakończyła się ona morderstwem. Pan Filipczyński zamordował starszą panią i następnie musiał uciekać z Polski, Polski stanu wojennego. Jakoś to się stało, że dostał paszport, wyjechał. Co więcej, tak jakoś się stało, że później na jego wniosek pan prezydent Kwaśniewski zezwolił mu na powrót i odzyskanie tutaj możliwości działania w Polsce. No to są rzeczy, które są zapewne kuchnią, do której nie chcę teraz wracać. Istota rzeczy polega na tym, że miał on krewnych w aparacie Wysokiej Izby, w aparacie marszałkowskim. Tak to niestety było. Co więcej, to byli ludzie, którzy pracowali swego czasu jako najbliżsi współpracownicy pana Czempińskiego. Tak to właśnie wyglądało i tak się złożyło, że ten pan Fogel stał się głównym skarbnikiem banku Kurzbank w Szwajcarii. Są tacy, którzy nawet nazwali go skarbnikiem lewicy. Są tacy, którzy nawet uważają, że to właśnie tam deponowane były łapówki, jakie pobierano za każdą decyzję biznesową. Miał się tym, według zeznań pana Dochnala oczywiście, bo przecież ja nie wiem jak było, ale według zeznań pana Dochnala miał się tym zajmować najbliższy współpracownik ówczesnego ministra pana Kaczmarka. Nie myślę o ministrze sprawiedliwości, bo rzecz dotyczy lat 90. oczywiście i początku 2000. Mowa o ministrze gospodarki i ministrze skarbu później. I tak miało to być. Pan Dochnal mówi, że ja to wiem, bo mnie kazano taką łapówkę zapłacić za prywatyzację polskich cementowni. Ożarów, o ile się nie mylę. Może się mylę, ale wydaje mi się, że nazwa brzmi Ożarów. O tyle jest to prościej, że z tych cementowni po tych eksperymentach tamtej epoki niewiele zostało. Nic w zasadzie nie zostało. Nie mamy cementowni, nie mamy stoczni, nie mamy 90% polskiego przemysłu na skutek właśnie takich działań, które tutaj są opisywane. I pan Fogel stał się także głównym skarbnikiem firmy i działania pana Dochnala. Istnieje bardzo bogata, proszę państwa, Wysoka Izbo, korespondencja. Kilkadziesiąt wzajemnych dokumentów między panem Foglem i panem Dochnalem. I nie ma wątpliwości, że był to najbliższy współpracownik biznesowy pana Dochnala. Oczywiście można uważać, że fakt, że pan Dochnal współpracował biznesowo z panem Gawriłowem, współpracował z panem Ałganowem, współpracował z panem Putinem, współpracował z panem Foglem, współpracował z panem Czempińskim, to nie jest powód, żeby mówić, że tutaj istnieje jakaś sieć powiązań. Może nie, może nie. Mnie się jednak wydaje, że Wysoka Izba powinna się nad tym przynajmniej pochylić. Czy jest pani marszałek, Wysoka Izbo, czy nie jest w interesie publicznym pokazywanie takich struktur i takich sytuacji? Czy jeżeli polski przemysł obronny jest przez takich ludzi penetrowany i później wystawiany na sprzedaż? Czy jeżeli polski przemysł petrochemiczny, czy jeżeli polski przemysł naftowy, czy jeżeli polski przemysł, polskie hutnictwo, czy jeżeli wszystkie te dziedziny są przez takich ludzi penetrowane, a następnie poddawane, powiedzmy, jak to się nazywa, nieekwiwalentnej wymianie, o tak by to trzeba było nazwać, nieekwiwalentnej wymianie, to jest mówienie o tym w interesie publicznym, czy nie jest może mówienie w interesie publicznym? Ja uważam, że to jest
Wysoka Izbo, w interesie publicznym. Ja uważam, że ktoś, kto zostaje posłem i nie ma odwagi, żeby to powiedzieć, chociaż to wie, nie jest godny tego imienia i siedzi tu tylko po to, żeby robić prywatne interesy, a nie po to, żeby służyć narodowi. Wysoka Izbo, na koniec już chyba, bo mam wrażenie, że zarówno rola pana Czempińskiego, z całym szacunkiem powtarzam dla tego szlachetnego, dzielnego człowieka, rola pana Dochnala, który godny jest najwyższego szacunku tej większości komisji regulaminowej, która uznała, że należy mnie postawić przed sądem za to. Tej większości komisji regulaminowej, nie komisji regulaminowej, ale tych posłów, którzy uważali za pokazanie tej sieci powiązań, należy się posłowi Rzeczpospolitej odpowiadać karnie przed sądem. Słusznie, słusznie. Niech zapanuje etyka Dochnala. Słusznie. Tak powinno się kształtować Rzeczpospolitą. Otóż więc myślę, że zarówno w zakresie pana Czempińskiego, generała Gromosława Czempińskiego, jak i w zakresie powiązań pana Dochnala ze szlachetnymi ludźmi typu Deripaska, Bławatnik, Ałganow, Gawriłow. W tym zakresie rzeczy zostały mniej więcej powiedziane. Oczywiście nie wątpię, że Sejm mi umożliwi także przedstawienie tego przed sądem. Nie mam cienia wątpliwości w tej sprawie. Słucham, widzę, naprawdę doceniam. Tak, tak, nie mam wątpliwości. Nie mam w tej sprawie wątpliwości i będę to szerzej sądowi przedstawiał. Na pewno, jeśli będzie to konieczne. Ale Sejm weźmie na siebie, na zawsze, odpowiedzialność za to, że przekształca się w narzędzie, które ma upowszechniać w Polsce etykę na takim właśnie poziomie, na poziomie Marka Dochnala. Ale chciałem tylko na koniec jeszcze powiedzieć, że jest szereg osób, o które będę prosił, żeby w tym sądzie wtedy stanęły. Niestety, pan przewodniczący między innymi uniemożliwili mi dokonanie tego podczas posiedzenia komisji regulaminowej. Wnioskowałem o to, by komisja regulaminowa zechciała wysłuchać chociażby pana Dochnala. Żeby komisja regulaminowa mogła wysłuchać chociaż pana Czempińskiego, a także innych osób. Niestety nie było to możliwe, ale przed sądem mam nadzieję, że będzie możliwe wysłuchanie opinii pana premiera, dzisiaj premiera, Donalda Tuska, by opowiedział o swoich spotkaniach z panem Dochnalem w latach 92-94. Są one liczne, odnotowane, nie ulegają wątpliwości i na pewno będzie to bardzo istotne i bardzo ważne. Będzie niezbędny wniosek o to, żeby sąd wtedy zniósł klauzulę tajności, panie pośle, bo widzę takie zainteresowanie na pana twarzy. Chciał pan poznać te zeznania. No, sądy obradują w takiej sytuacji niestety tajnie, więc jakoś trzeba będzie to załatwić, ale wierzę w państwa możliwości. Na pewno ważne będzie też zeznanie pana Jana Krzysztofa Bieleckiego. Liczę na to, bo też jego spotkania liczne są odnotowane. No i oczywiście pana Balcerowicza. No bez pana Balcerowicza nie wyobrażam sobie, żeby można było prowadzić tę rozprawę, a także pani Bochniarz. Nie, ja bardzo wysoko szanuję pana premiera Balcerowicza. No i oczywiście pan Czempiński tam się na pewno stawi, jeżeli tylko sąd przychyli się do wniosku mojej obrony, a także szereg innych osób, które utrzymywały bliski kontakt z panem Dochnalem. Wówczas dla lewej strony powiem, że wśród nich na pewno, albo przynajmniej mam nadzieję, że na pewno
znajdą się także ich bliscy politycy i osoby, które oni znają, szanują i na pewno z nimi współpracują. Wysoka Izbo, myślę, że to by zamknęło moją wypowiedź, gdyby nie to, że jeszcze tutaj widzę, że jest zeznanie pana Zdzisława Montkiewicza, bardzo szanowanego funkcjonariusza drugiego zarządu Sztabu Generalnego okresu komunistycznego, nie komunistycznego, proszę pana, a także oczywiście bardzo szanowanego później przedsiębiorcy państwowego, prezesa Ciechu i różnych innych rzeczy, który w swoich zeznaniach przed Komisją Orlenowską pod przysięgą, Wysoka Izbo, uznał, że pan Dochnal powoływał się na swoje wpływy u niejakiego Gromosława Czempińskiego. Wówczas już wyobraźcie sobie szefa Urzędu Ochrony Państwa i mówił, że tutaj właśnie spotyka się i reprezentuje siłę, która ma za sobą takie właśnie wsparcie. Przypominam o tym nie dlatego, żebym sądził, że poprzednie moje wywody i argumenty nie przekonały Wysoką Izbę, bo na pewno przekonały, niewątpliwie. Tylko po to, żeby Wysoka Izba zobaczyła, jak naprawdę wyglądają moje słowa i materiał dowodowy dotyczący zakresu działania pana Marka Dochnala. Ja myślę, Wysoka Izbo, że my się jeszcze z tym człowiekiem i z ludźmi, z którymi on jest związany, będziemy często spotykali. Tym częściej, im częściej to ta strona sali, przed którą stoję, i ta strona sali będą decydowały o polskiej gospodarce i polskim życiu publicznym, ale mam nadzieję, że to już niedługo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.